Witamy kolegów hodowców. Jesteśmy w hodowli Stępniewskich. Przed nami tutaj Karol i Ludwik. Powinien powiedzieć Ludwik i Karol, bo Ludwik jest starszy. Synem jest Karol i tutaj mają dla nas specjalnego gołębia. Jest to biały gołąbek, widzimy na pierwszym planie i będzie on na aukcję charytatywną Ludzki Gest przeznaczony. Poprosimy kilka słów o pochodzeniu tego gołębia. Witamy serdecznie wszystkich miłośników naszego pięknego sportu. Ja się nazywam Ludwik Stępniewski, prowadzę wraz z dwoma synami Karolem i Konradem Team Stępniewski LKK. Chcielibyśmy przedstawić tego gołąbka, dołączyć do tej jakże szczytnej aukcji charytatywnej. Jest to taki praktycznie gołąbek pokoju, można powiedzieć, bo o takim pięknym białym ubarwieniu. Natomiast nie na tym się kończą uroki tego gołębia, z tego względu, że posiada on również wręcz wybitne cechy gołębia lotowego, sportowego. Może dwa słowa na ten temat na podstawie wspólnego gołębnika Nira w Portugalii. Ostatnio medialnie pokazywały się takie informacje, wywody, że warto z tego gołębnika pozyskiwać gołębiusie z przeznaczeniem do rozpłodu. Gołębnik bardzo prestiżowy i taki specyficzny z tego względu, że tam odbywają się mistrzostwa, cykliczne mistrzostwa świata i Europy na tym wspólnym gołębniku takie jednego sezonu. Przy tym gołębnik klasyfikowany do mistrzostw świata FCI i tam dwa lata temu w 2022 roku nasz gołąbek zajął na około 3000 gołębi piąte miejsce z finału. Był to zarazem piąty gołąb w klasyfikacji ogólnoświatowej, jak i trzeci gołąb spośród europejskich i pierwszy gołąb polski. I matką tego piątego gołąbka na świecie była pełna siostra tego białego gołębiusia, więc myślę, że super sprawa. Dodam, że tam mieliśmy ósmy wynik drużynowy i rok później, w 2023 roku, na tym samym gołębniku zajęliśmy trzecie miejsce drużynowe i mieliśmy drugiego asa i ten drugi as jest też bardzo blisko spokrewniony z tym gołębiusiem. Mianowicie ojciec tego białego gołąbka jest bratem matki tego drugiego asa, więc kosmiczne wyniki. Zachęcam wszystkich hodowców do wzięcia udziału w licytacji. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że ten gołąbek wniesie coś dobrego do hodowli przyszłego nabywcy. Pozdrawiamy serdecznie. My jeszcze Karola poprosimy o prezentację taką w ręku, jak on wygląda. Może skrzydło jeszcze rozłożymy, plecy pokażemy. No, jeszcze troszkę niedopierzony jest, ale jest to samczyk o pięknej budowie. No i taki przy aukcji charytatywnej, czyli bardzo szczytny cel, taki gołębiusz pokoju. Dobrze. Dobry lot. Dobry lot.